wpisaliśmy się w trend jako Polska Fundacja Ekologiczna tego, że w Szczecinie bardzo dużo się mówi o in vitro. My dzisiaj też będziemy mówili o tym, co nowego powstało, urodziło się w Szczecinie. Na kanapach siedzi czterech ojców, tak? I to jest o tyle nietypowe. Pan Jacek Szanowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pan Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby Gospodarczej. Pan Henryk Sawka. Fundusz również finansuje edukację ekologiczną, różne tak zwane miękkie projekty związane z tą dziedziną. Oczywiście tutaj pan prezes powiedział już szczegóły o tym projekcie i jednym z projektów, który zgłosiła do nas fundacja. Takich projektów wpływa do funduszu sporo, bo w tym roku 147 i wartościowo ma to mniej więcej zakres rzeczowy na poziomie prawie 9 milionów złotych. Dzisiaj się spotykamy w kontekście edukacji ekologicznej. Szanowni Państwo, jak w połowie tego roku rozmawialiśmy, była bardzo duża debata medialna na temat tak zwanej ustawy śmieciowej. Fundacja podjęła pewną inicjatywę, że chcielibyśmy się także włączyć, może już nie w debatę, w jaki będzie sposób naliczania za odpady, ale za to, żeby promować postawy proekologiczne i z drugiej strony też mówić ludziom, co tak naprawdę znaczy między innymi segregacja śmieci. Drugi projekt związany z właśnie kalendarzem, który stoi przed Państwem. Drugi projekt ma na celu dotarcie do przedsiębiorców poprzez różnego rodzaju periodyki, które się ukazują na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez również nasz biuletyn Naturalnie. Chcemy dotrzeć do innych odbiorców, już do ludzi dorosłych, do pracowników, po to, aby promować odpowiednie postawy ekologiczne, po to, aby docierać do ludzi z pewnym przesłaniem związanym z ekologią. Mieszkamy, żyjemy w jednym z najpiękniejszych, i to mówię z całą świadomością, bo znam to województwo, regionów Polski. Na szczęście daleko od stolicy, więc nie jest zadeptane jak Mazury. Jeżdżę tam konno, pływam tam na kajakach, chodzę, zwiedzam, jeżdżę na festiwale i to do Koszalina i do Ińska i widziałem piękny ośrodek w Wałczu. No zresztą mógłbym to tutaj to długo wymieniać. Cieszę się, że jest taka inicjatywa właśnie chronienia tego, bo jest co chronić. Ja się zawsze chętnie włączę, bo uważam, że ta ziemia jest tego warta. Korzystaliśmy tutaj rysunki pana Henryka. Ja przyznam Państwu szczerze, że jestem fanem twórczości pana Henryka Sawki. I tutaj na koniec mojej wypowiedzi chciałem oficjalnie przekazać album, który został wydany 30 lat temu. On jest troszeczkę sfatygowany, ale ma swoje lata. Są tutaj rysunki, które właściwie są aktualne, są satyry, które można również dzisiaj zastosować. Ja sobie zostawiłem skan tego dokumentu, natomiast tutaj jeszcze przed konferencją rozmawialiśmy z panem Henrykiem i on nie ma tego egzemplarza. To jest egzemplarz, który był dystrybuowany przez Związek Studentów Polskich w roku 85, także ma lat 30 i chciałem oficjalnie w tym momencie ten album, bo to też jest album, panu Henrykowi przekazać. Dziękuję bardzo. Ja może to są tutaj przynajmniej dwa rysunki, które pasują do dzisiejszej rzeczywistości, jak ulał. Jesteśmy bardzo dumni. Udało nam się stworzyć produkt w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Taki kalendarz będzie załączony na przełomie listopada i grudnia do trzech wydawnictw, do biuletynu Naturalnie wydawanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, do magazynu Zachodniopomorski Przedsiębiorca i do magazynu Obserwator Morski. 10 tysięcy egzemplarzy to nie jest dużo, ale z drugiej strony oprócz tego funkcjonuje jeszcze strona internetowa ekologiczna.org. Czy ekologiczna edukacja jest potrzebna? Państwo doskonale wiecie, że tak, że wiele, wiele przed nami i mimo, że sporo się mówi, to
ciągle w takich podstawowych sprawach, jak choćby segregacja śmieci, mamy wiele, wiele do zrobienia i tu wszystkie akcje skierowane do uczniów szkół, do tych, którzy wchodzą w życie, którzy tak naprawdę tej świadomości nabierają dopiero, są niezwykle cenne. Stąd wielkie podziękowania, panie dyrektorze. Mój wkład skromny w ten kalendarz bardzo mnie cieszy, ponieważ jak zajrzałem z tyłu, co jest za moimi rysunkami, to się dowiedziałem wiele rzeczy, bo panowie wyszli ze słusznego założenia oświeceniowego, jak już nauczali nasi artyści, choćby biskup Krasicki, bawiąc uczyć. I faktycznie ktoś się uśmiechnie, ale jak potem zerknie z tyłu, za tym rysunkiem jest wiele cennych informacji. Ja to przejrzałem, bo tak dostałem na chwilę i wiem, że dowiedziałem się, że jedna butelka to jest 500 lat. Ta butelka, którą gdzieś tam wyrzucamy na Warszawie, tam często jeżdżę rowerem i to właśnie leży. Ona tam będzie leżała, jeśli jej ktoś nie podniesie przez 500 lat. Dowiedziałem się i teraz jak sobie pomyślałem, ile ja rysunków wyrzucam, jakichś kartek i tak dalej, okazuje się, że gazety ułożone, nie powiem jakie, każdy tytuł chyba, ułożone wysokość 1,25 m, powodują to, że gdybyśmy tego nie... powodują to, że jeśli oddamy je do odpowiednich, tak, skupu, spowodują uratowanie 6-metrowej sosny, a taką akurat mam na podwórku. Także to są rzeczy naprawdę nam bliskie i warte, żeby je propagować. Także cieszę się, że mogłem w tym projekcie zaistnieć i obiecuję, że cokolwiek by się nie pojawiło, co służy tutaj naszemu wspólnemu ziemskiemu dobru, mam na myśli ekologię i życie w zdrowych i pięknych okolicznościach, to tutaj zawsze jestem gotów do pomocy i dziękuję Państwu, że Państwo przybyli na tę konferencję i że to też będzie mogło dalej iść i ujrzeć światło dzienne. Ta piękna biała płachta nie jest tylko zwykłym elementem dekoracyjnym, ale za nią znajduje się 12 rysunków, które znajdują się także w tym kalendarzu, którego Państwu jeszcze nie daliśmy, ale na koniec konferencji...